Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Z góry mówię, że sobie moglibyście darować te komentarze typu Jezu, jak to tylko bajka, to tylko film. Ale no sorry, skoro inni wystawiają recenzję i Wam to nie przeszkadza, to dlaczego Wam przeszkadza moja recenzja? W końcu, ogólnie rzecz biorąc, to, że jestem chora lub tak prowadzę kanał, to co ma piernik do wiatraka, tak? Słuchajcie, dzisiaj chciałabym, że tak powiem, stworzyć własną recenzję, moje własne przemyślenia na temat filmu Sala Samobójców reżyserii Jana Komasy. Osobiście ja ten nie wytknęłabym tego filmu, gdyby nie było takie zadanie w pierwszej klasie. Ja oczywiście teraz bardzo lubię ten film, jest to mój faworyt. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że pani nam zadała jego obejrzenie jako zadanie domowe. Ogólnie dla niewiedzących, Dominik Santorski to dzieciak troszeczkę rozpieszczony, który praktycznie ma wszystko. Nie mam na tyle, jak się nazywa jego ojciec, jego matka ma na imię Beata Santorska. Chłopak jest jedynakiem i pewnego dnia na, chyba to było, nie wiem, czy to bal maturalny, czy coś takiego, impreza, była taka sytuacja, że dziewczyna, która zakochała się w Dominiku, chciała go podpuścić i w ten sposób powiedziała, że pocałuje koleżankę, jeżeli on pocałuje swojego przyjaciela. Oczywiście chłopak się nabrał. Później oczywiście wszyscy sobie robią z tego żarty, przez to chłopak zamyka się w sobie, zamyka się w swoim pokoju. Za pośrednictwem jakiejś dziwnej wiadomości poznaje grę o nazwie Sala Samobójców, a za pośrednictwem tej gry poznaje Sylwię, różowowłosą dziewczynę, która ma problemy ze sobą, jest mistrzynią manipulacji. Jakub Giersza, który odgrywa rolę Dominika Santorskiego, no naprawdę nieźle się przyłożył. Pamiętajmy jednak, że ten film ma morał, chociaż ja ogólnie rzecz biorąc nie wiedziałam z początku. No bo ludzie, no tam są, głównie w tej grze chodzi o to, że tylko tam chodzisz i słuchasz i gadasz z innymi, to ja równie dobrze mogę sobie wyjść na dwór. Dobra, ale mniejsza. No i chłopak odizolowuje się od swojego otoczenia. W ogóle nie chodzi do szkoły, 10 dni. Ukrainka, to znaczy służąca Ukrainka, która pracuje u Santorskich, wzywa policję. Wydaje mi się, że chłopak chciał dorównać rekordowi tej Sylwii, która z domu nie wychodziła przez całe 3 lata. Jest to taki przekaz, że dzieci mogą się uzależnić od komputera. Rodzice latają po różnych psychologach, chłopak miał próbę samobójczą, więc właśnie dlatego zaczynają latać. Oczywiście ognisty temperament matki Dominika nie pozwala im na normalne skomunikowanie się z żadnym z lekarzy, choć ich rady są w sumie sensowne. A rodzice, jakże mądrzy, wpadają na świetny pomysł, żeby zamiast wyciągnąć dziecko z pokoju i z nim porozmawiać, po prostu odłączają kabel i nie ma internetu. Chłopak zaczyna świrować, walić w drzwi, krzyczeć, wezywać rodziców. Później ojciec w szale, matka chce mu podłączyć ten internet, ojciec w szale zaczyna ją atakować. Chłopak w ostateczności pod wpływem tych wszystkich zdarzeń wychodzi z pokoju. I na koniec oczywiście jakoś tam z nimi rozmawia. Internetu dalej nie ma. Jeszcze przypomnę, że dopomnę, że gdzieś tam w połowie filmu Dominik miał taką misję, żeby zdobyć tabletki dla Sylwii, która chciała popełnić samobójstwo. Oczywiście już prawie doszło tu do skutku, kiedy właśnie rodzice Dominika odłączyli mu internet. Ostatecznie Sylwia, wielka królowa manipulacji, odwraca się od chłopaka plecami, a chłopak, który rzekomo zaczął się w niej zakochiwać, popełnia samobójstwo, bierze tabletki na synę, popija alkoholem. Na koniec filmu matka Dominika na jego koncie włazi do tej gry, składa podziękowania, że wszyscy byli z jego synem. Nagle wszyscy zaczęli się wylogowywać i została tylko Sylwia, która przytłoczona tym, co zrobiła, bo pewnie miała zamiar go zmanipulować, ale nie sądziła, że to przyniesie takie skutki. Przytłoczona tym wszystkim, odłącza w końcu kabel od komputera, wychodzi z pokoju i rodzice w ogóle nie są zainteresowani, jakby oni w ogóle traktowali sprawę, że ich córka od 3 lat nie wychodzi z pokoju, jak takie pstryknięcie palcami. Wychodzi na przed dom, krzyczy i zaczyna płakać. I na tym się kończy film. Jeszcze nie, tylko jeszcze było, że ich rodzice chyba byli na jakimś przedstawieniu. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czego ten film ma nauczyć. Chyba tylko tego, że
Rodzice mają się upewnić w twierdzeniu, że komputer to samo zło. Że jeżeli chcesz odizolować swoje dziecko od internetu, to po prostu odłącz mu kabel i wezwanie po psychologach zamiast normalnie z nim pogadać. Film takie daje ocenę 9,5 na 10, ponieważ z początku nie wiedziałam, jaki był sens tego filmu. Oczywiście, sorry za spoiler, no ale to w końcu jest recenzja, tak? Jeżeli nie widziałaś, jaki jest ten film, a chciałaś usłyszeć recenzję, no to sorry, nie widzę w tym sensu. Może trochę zbyt wiele szczegółów podałam. Ale ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego Dominik od razu wpada w depresję, skoro rodzice odłączyli mu kabel? Elo, jesteśmy w Warszawie. Tam jest w cholerę, za przeproszeniem, kafejek internetowych. A on robi aferę tylko dlatego, że rodzice podłączyli mu komputer. Okej, okay, pewnie powiecie, że nie byłaś w takiej sytuacji. Ja byłam, sama zrobiłam odcinek pod tytułem Przeżyłam stale samobójców. Oczywiście okoliczności były inne, ale czat, na którym komunikowałam się ze swoją dziewczyną, niestety wywarł na mnie podobny wpływ co na Dominika. Ja na szczęście w miarę zdążyłam się opanować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nagrałam ten odcinek, ponieważ pod filmem jest wiele negatywnych komentarzy typu ja bym gówniarzowi odłączył internet. Kochani, Dominik, moim zdaniem Dominik nie był gówniarzem, nie był rozpieszczonym bachorem i nie był jakimś dzieciakiem. Po prostu brakowało mu uwagi ze strony rodziców. Różnica między Dominikiem a Sylwią. Dominik miał jakikolwiek kontakt ze swoimi rodzicami, podczas gdy Sylwia nie miała go w ogóle. Sylwia chciała i była mistrzynią manipulacji i chciała, żeby ludzie, którzy mają lepsze życie od niej, stali się tacy, jak ona, bo była zazdrosna. Natomiast Dominik miał takie życie, że jego rodzice, brak swojej uwagi, próbowali mu wynagrodzić milionami gadżetów, które tak naprawdę nie zastąpiłyby uwagi rodziców. Uważam, że gdyby rodzice normalnie z nim pogadali, zamiast odłączyć mu kabel od kompa, zamiast kupować mu te nie wiadomo ile prezentów, zamiast go dzwonić po psychologach, to byłoby wszystko okej. Okay. A co wy o tym sądzicie? Oglądaliście ten film? Jaka jest wasza opinia i na ile oceniacie ten film? Piszcie w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!